To czy zapomnę, że tam się gdzieś kontaktował? Ja też mogę zadzwonić. Ja rozmawiałem, nie Krzysiek, ja rozmawiałem. Krzysiek wiem, czy rozmawiał, czy nie. Dokładnie. Nie był pan z panią do przedstawiciela Kuleckiego. No nie będę mówił nazwiska, bo sobie ktoś mi życzy na pewno. Ale mi się porówna. Tak, dalsze być. Nie, dalsze być. Oczywiście, że dalsze być. Czasami się tak, że byłam do tyle rady, to mówię, że... Cała nadzieja przed wami. Za rok wyboru i cała nadzieja przed wami. Dokładnie. Także no, tak, trzeba wystartować, tego, będziecie mieć wpływ na władzę. Nie, nam nie chodzi o startowanie. Dokładnie, nie w tym rzecz. Chodzi, tym razem chodzi o upamiętnienie bohatera. I słuchajcie się czasami głos obywateli. Głos obywateli mieszkańców tego miasta. Nie lekceważcie sobie, to są młodzi ludzie. Ja wiem, że to są młodzi, dlatego przyszłość przed nimi. Mają za rok, za półtora roku mają szansę. Uzyskacie poparcie, bo jest nas dużo tutaj, uzyskacie poparcie. Nie, to jest pieta, się nie mogę już manifestacji. Dlaczego? No ale dotrzecie do środowiska takich młodych ludzi, jakich tutaj jest dużo. Umniejszać roli Chmielewskiego rąk. To jest dla mnie umniejszanie jego zasług. Rozumie pan? To znaczy, to nie jest umieszanie. U nas teraz już dróg nie będzie, czy ulic nie będzie takich wszelkich wytwornych, bo będą już same małe uliczki. To nie chodzi o to same, ale rondo i co? W gazecie napiszą. Straż miejska zwinęła pijaka, który leżał na Pileckim, tak? No bo nie napiszą, że na rondzie imieniem Pileckiego, bo tak się pisze, wypadek na Jana Pawła. Ale, leży na Pileckim, no pan... Ale to wszystko, do wszystkiego można to... No tak, no właśnie, więc trzeba godnie upamiętnić tego człowieka, a nie jakimś tam rąbem. No to co? Jest, panie Olszewski, jest budżet obywatelski w przyszłym roku. Proszę bardzo, z budżetu mogą mieć pieniążki na to? Mogą. Jestem za czterema rękoma, a nie kurę rąbem.